Czyli witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 na moim kanale Crop Farm, sezon 5. Jest ze mną Mati. Dzień dobry, guten tak. Morgen. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na nowej mapie, na mapie Frushling, tak można powiedzieć. No i dziś na sam początek przedstawimy wam w sumie gospo. Nie wiem, czy coś tu jest. Jest, rozsiewacz Amazona wraz z siewnikiem. Podstawowym, jak on się tutaj... Howard. No fajnie. Poczka. Co jest? Poczka. Por. Toczka. To tak tu jak stałeś, to prawie jak do żygania. No. Żarek. Dobra. Tu mamy silos oczywiście. Czy coś tu jest, to nie wiem. Jest przyczepka taka. Do kostek, do nawozów, do różnych tego typu wariacji. Może zamknąć. I tu jest jeden z naszych dwóch ciągników, Steyr 8150 Turbo, założone właśnie z obciążnikiem, a Mati dzisiaj nim będzie jeździł. Choćby i drugim też mógł jeździć, ale większy to pojeździ. Głębosz Agrisema. To jest wszystko oczywiście to, co jest na start. Weź zamknij, bo jeszcze wyjdą. Nie. Dobra. Taką bramę, że pikselowa jakoś. No. Mapa z Madhaba, no. Mamy tutaj samozbierającą Potigera Boss Alpine. Z DLC Alpine oczywiście. Kuna kosiarkę GMD 4411 i przetrząsareczkę Potigera Alpine Hit 44H, coś takiego. Dobra, Mati gdzieś sobie poszedł. Ty, bo tu zgrabiarki nie ma. Gdzie no? Może gdzieś potem będzie album. No mamy osprzęt w sumie do tura. Jakiś albut. A to nie wiem do czego to jest. Do kostek? Coś takiego. Nie, to by wyglądało, no. Jakieś szerokie strasznie, co na pewno pod nasze maszyny? No tak. Czemu nie? Mamy tura tam. Przy drugim ciągniku, nie? Aż taki szeroki rozstaw dali? No. Można go chyba zmniejszyć, tam nie wiem. Teraz w tym farmingu różne rzeczy się dzieją. Chyba się zamknie. Chodź. Dobra, tak, tutaj mamy oborę dla krów, której no coś tam będziemy walczyć, ale nie wiem kiedy i kiedy i co. No, a ty szedł sobie bocznym wejściem. Czy coś tutaj jeszcze jest? Jest zgrabiareczka Samasha, także zgrabiarka jednak jest. Fajna, duża tam przetrząsareczka, taka mała, nie? A tu jest tak spoko. Tam są kurki. Tutaj mamy zbiornik na mleko i wodę, w sumie taką beczkę. Paszowóz, kuna. Trochę brudny. A kultywator taki malutki. Z czego to jest w ogóle? To jest babę. Babę czy rabę? Babę. Wecht. No i mamy rabę. Mamy tutaj drugi nasz ciągnik Massey Ferguson M4710 z turem. Więc on tutaj ten będzie nam pomagał w takich właśnie pracach z turem, a w sumie no we wszystkich, bo mamy dwa ciągniki, to będzie nie trzeba tutaj jakoś to wojować. No i tutaj mamy Welgerkę. Jedną i drugą, tylko się plandekami różnią. Dzisiaj chyba nie wiem, dwie może będzie. Zobaczymy, będziemy coś tam targać. No dzisiaj oczywiście żniwa. No i tutaj mamy Combine Deutschfahr Toplinera. Ten co jest w podstawie. Nie baw się światłem. Wraz z wózkiem i z headerem. Także no. Jest spoko. I coś tu jeszcze. Tak, mamy tutaj na koniec beczkę do gnojówki. I chyba tak. Rozrzutnika na początek nie mamy, więc rozrzutnik będzie trzeba potem kupić. Tak mi się chyba wydaje nawet. Dobra. Więc pierwsza nasza praca to jedziemy oczywiście kosić. Ja będę kosił. A Mati będzie ten. Teraz będziesz mi musiał mówić, gdzie mam. Bo tutaj cofnąć to cofnę chyba. Mordo, gdzie ty idziesz? Dobra. Gdzie ty jesteś? Byś mi tu się przydał, nie? Jasne, spokojnie. Jeszcze tak. Jak coś to mówi, żebym nie uderzył nigdzie.
A, to już teraz. Ty sam. Była już. Daj mi mów tam, spokojnie. Jeszcze tak. No. No i do tyłu. Do tyłu? Prosto? No, no dać, dać. No. Dobra, dobra, było. Będzie lala. No nie było. Już nie ma. No jak nie było? Bożeś przestawił. Dobra, do przodu. Trochę w lewo. No. O. Powinno być. Nie ma? No nie. No. No to niemożliwe. Dobra, jest. No. Tylko teraz jest problem, bo my musimy tu w prawo. Że czekaj, musimy jakoś tak, a tutaj na gospo tak średnio się da od tej strony wjechać. Mamy mały problem. Czekaj, może tak bym pojechał. O. Teraz będzie trzeba cofnąć z tym. Czekaj, bo Mati tu. Aha. No kurde, nie przejdzie. Jak nie przejdzie? O, otworzymy i przejdzie. Wejdzie tam? Mów. Nie, nie, do przodu. Musisz trochę wyprostować. O, teraz prosto. Tak, na mnie musisz przyczepę wyprostować. Tak? Albo się, albo złamać, no też. Nie, 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 nie przejdzie. Tak. Musisz jednak do mnie. O, i teraz tak, w prawo. Koła. W prawo, no. Ja w lewo. No. Poczułem tam. No ja wiem, że poczułeś, bo mnie zgniotłeś, ale noga już na ubezpieczenie idzie. A tędy nie przejdziesz. No nie, tu nawet nie ryzykuj, nie przejdzie. Ale tu fajnie jest w tym lesie. No nie, tam będzie pod koniec dym. Czemu? Tam będzie płotek, droga i będzie jedynie trzeba polem można. Czekaj, ja mam co ty gadasz? Wizję. Czekaj, bo tu jest wiatr, nie? No właśnie, tu się... Chodź, bo kurde, mamy zaraz 10 minut, a... My sticky boy. Drogą, drugą stronę. A, dobra. Aha, chcesz tak. I teraz na wprost go wyłamać, nie? Tam jedziemy? Nie, a, nie, nie, nie. Muszę się dlatego obrócić. Gdzie? Kręć. Prosto, żem tam. Przyczepa w prawo, czyli ty w lewo. A prostuj. No, no i prosto. Odbij w lewo. Dobra, będzie dobrze. Dobra, dość. I trochę. Przejdzie koło wiaty? Przejdzie. Przeszło. O, jednak kombaj zachycił. Dobra, teraz chyba przejdzie. Dobra, jedziemy. Mamy to. Był ucieszony. Następnym razem ten kombajn tu z tyłu będzie stał, bo... Takie użeranie się z nim to... Sorry, nie. Niet. Pojedziemy tutaj na początku na najbliższe pole. Mamy do skoszenia 3 w sumie pola. Dzisiaj tego nie skosimy raczej, wydaje mi się. Tylko czekaj, teraz... Teraz trzeba gdzieś tu wózek tak ustawić. Tam dobrze stoi? Aha, to my tutaj tyle się naciągaliśmy z wózkiem, żeby kilka metrów przejechać? No, tylko że... Okay. Jesteś królem logistyki. No nie wy... Nie, a nie, w sumie może bym mi tam wyjechał z tym. Dobra. Rozłóżmy ten sprzęt. Dalej będą pola, tu mamy na początek tak, nie? A tam będą dalej, że bez headeru, że bez wózka to ciężko będzie przejechać, nie? Dobra. Spróbujemy to po... Dobra. Ręka aż mi zawolała od kierownicy. Dobra. Jakoś tu trzeba teraz wjechać. To pole. Dobra, ja wjadę i ty mi mów, czy jest na słumę, czy na sieczkę. Jest na sieczkę. A nie, słoma leci.
On tak dziwnie sypie i tak. Pokazuje, że ten. Dalej sypie? Jest słoma. No, słoma. Przełączyłem przez chwilę i. Mam ci tym kombajnem nawet za dużo nie kosiłem. Ty w ogóle kosiłeś nim? Takim nie, od razu klasa miałem. On był na podstawowej mapie tam. A na Hoyt-Belleron nie wiem, czy on był w był pewnie, nie? Jak się zaczynało normalną kampanię. Chyba tak. No już 500 kilo poszło. No mapa nie za duża, tak szczerze. Jakoś tutaj zbyt duża ona nie jest. Aha, nie jestem przyłączony. Ale spoko, bo akurat na takiego grab farma wystarczy. Ona jak najbardziej. Mogą być właśnie problemy z transportami ze wszystkim, ale... Po prostu kombajn większy, to chyba tu jeszcze klas może by ten najmniejszy jeszcze tutaj podszedł. Choć te pola są na tyle małe, że no nie wiem. Nawet mapę zmieniliśmy w sumie dlatego, że tam się działy bardzo różne rzeczy. Nie wiem, czy ModHub nie kontroluje tych map. Ale no. Przecież tam był taki problem, że jak to było po sieczce, to pole trzeba było zaorać, bo inaczej kultywator nie działał. Jakby kultywacja... Kurde, daleko jeszcze. Jest jakby ten okres kultywacji robił problem. Że no, trzeba było zaorać, żeby to wyglądało. Zasiać można było, tylko nie było widać jakby różnicy tekstur, nie? Tak jak przykładowo na Hoyt-Belleron, to ładnie wygląda, nie? Jak my gramy. To jest spoko nawet. Dobra. Będzie trzeba prasę. Prasy nie mamy, nie? Będzie trzeba prasę kupić. Także no. Mamy samozbierające. Ale gdzie będzie to magazynował? Można sprzedać. Ale my do krów potrzebujemy. Trzeba je nakarmić. No to się wysypie tyle, ile trzeba, a reszta się weźmie. Nie, ona całą zimę przetrwa tam wszystko. Tak. No, można by było zrobić tak, że wiesz, nasypiemy i potem całą wszystko sprzedamy i zostawimy jedną całą samozbierającą, żeby na zimę miały, nie? To się z rozwiązaniem. Albo od razu kostki. Możesz sprawdzić, ile prasa i czy sztajer uciągnie. Montamy w turbo, to może coś tam się nada. O panie kombajnisto, jak będziemy tak przy miedzy zostawiać, to my nie wejdziemy na plus tego pola. To się naprawi spokojnie. Ha, to był wyjazd naszej gospodarki. To daleko tak. Żeśmy pojechali. O, super. Dopiero się skopnąłeś. No też się prowadził po jakichś polach. No tu byśmy nie przejechali. Sztajer by przejechał, ale kombaj nie przejedzie. Wózek ze sobą dla żula. Oczko wodne. Teraz też tak postawiłeś jak ta. Pinda. Co? Wyżeś tutaj. Oj, gdzie? Dobra, wyjadę jakoś tutaj. To się cofa. W miarę to sypie. To jest owies chyba tutaj, nie? Jo, owies. Chyba z słoma z owsa jest najlepsza. Z tego co kojarzę. Powinno przynajmniej być. A jak jest? Się nie dowiemy. Dobra. Słoma z owsa jest taka sobie. To mówię w realu. A tu? Czemu mówisz, że taka sobie jest? Tak, to sobie. Dojechać miała nie dorówna. Nie? Na pewno? Nie. No jednak mogłeś wziąć tam jedną szczepkę, ale... Mam to z tych wszystkich pól będzie, nie? Na pewno dwa zestawy będą. No tutaj też trzeba uważać, gdzie... No ten kombajn w sumie jest tutaj
największy i on największe problemy ma, żeby tu gdzieś w świecie przejechać czy coś. A reszta to tam jest problematycznie powinna przechodzić. Wszystko powinno iść. Więc no. Co tam? Gdzie tu proszę? Patrzę, czy prasy nie ma. Nie ma. No nie ma. Dobra, tam zbierają. Ukradli. A ta najtańsza prasa jakaś? Mamy w sumie 100 tysięcy, jakby tak. Grubo. Najtańsza ta na kostki, 22 tysiące, ta takie małe kostki. Jo? Redusona. Jest taka małe kostki? To może takie małe byśmy zrobili. Fergusona. No ty nie wiedziałem, że ona jest. Gdzie ona jest? Halo! Pierwsza jest z brzegu. No bo ja chyba nie wchodziłem tu nigdy, ci podpowiem. Ojo, jest. Tylko do niej albo pasowałoby. Maseja do niej pasu. No to jak chcesz. Do niej ona będzie strasznie dużo tych kostek. Nie wiem, czy je można wapę brać. A jak nie, to czym? Jak byś to zbierał? No potem trzeba, jak są małe, to tam jest taki stacker, on stakuje to tam po 3-4 i potem się to normalnie widłami bierze w większej ilości. Trzeba będzie potestować. Małe kosteczki fajnie by było. Myśmy się tam wrzucili do góry. Tam gdzie krzesła leżą i tyle. Spoko by to sobie no, tam w sumie tutaj boli, to będziesz miał mało. Mogą być te kostki. Kostki czy bole? Bole są okrągłe. No tak na podchwały się przynajmniej przyjął. No są bele i tyle. Bole. Cię nie znasz. Nikt się nie znasz. Dobra. Ja biorę tego Massey Fergusona. On mi się spodobał. To przepinasz się? Co? Nie, znaczy nie wiem. Na razie go nawracam. Odpinam go. Potem nie wiem. No już TR mi się tak średnio podoba, pewnie porobi trochę i się podmieni, no. Albo coś, bo ten Massey taki fajny, klimacik ma swój. No, kierownica będzie ładnie na odcinku, słychać. Jak każdym. No nie wiem, bo w sumie Novox ma jakby koszyczek i on też tłumi te wibracje jakby, nie? A poza tym to wiesz, słychać ją. Silniczki jak chodzą. Twoje są głośniejsze, bo już wiadomo, chyba wyrobione są bardziej. No. Albo i mikrofon lepszy. Co ty tam targasz? Samo zbierajkę? Przejechać się możesz, czy co? Nie, jadę. Pomału. Komuś się śpieszy. Taki piękny dzień. Ciepło u ciebie? Dzisiaj? Nie, leje. Ale tutaj jest... Dla u mnie jest fajna pogoda. Znaczy jeszcze na dworzu nie byłem, nie? Ale zaraz, zaraz będzie wyjazd z chaty. Do babuni trzeba pojechać. Tak na styku podjechałem. Jak tam leci to? O, tu jest mała samozbierajka. No kiedyś ta po Tigera była, wiesz, dłuższa. 10%, no wiem, była większa wersja. 10% z jednego paska. Dobra. Wysypane. Więc mogłyśmy w sumie ten wózek wyciągnąć tu na pole. Tak, to się tam będę gnieździł. Albo sobie sam go. Halu. Dobra. Muszę tak podjechać. O. Wtedy lekko i
prosto powinno podejść. Jeszcze. Dobra. Ten już nas biło woli. Zawsze wbijam, nie wiem, to jest jakieś niewychowane wszystko. Mógł złożyć. Ten już nie jest. Się zaczepił. Czasem ma laga i się od razu nie zaczepi. Ale w sumie teraz... A nie, bo tu jest droga. Dobra. To tak się dobrze stało. Bo już mówię, piątka jest blisko, nie? Ale jednak jest droga tak chyba ułożona, że... No tak, tak. Tak byśmy może nie przejechali. Dobra, to ja jadę na następne. Ile jak ci tam sypie? Bo nie wiem, czy teraz na sieczkę robić, czy nie. Z trzech, czterech pasków. Piąty teraz przejechał. 65%. Albo dobra, wszystkie zrobimy i potem będziemy to sprzedawać najwyżej, nie? Tak możemy zrobić. Ja najpierw wysypię do grów, ile się będzie dało, potem zobaczę. Dobra, teraz jakby tu się ustawić, tak żeby było dobrze. Dobra, kolejny owiec koszony. 23 minuty, więc pewnie z dwa przejazdy, trzy zrobię i idziemy kończyć. Zobaczymy. Potem będziesz może sobie po odcinku pojeździć do Czwarem. Już nie jeździłeś to? O nie. Ja się nie dam robić kombajnowanie. O, ty będę. Przecież wyjechalibyśmy tą drogą. Co ty żeś tam odwalił, żeś się nie mógł złamać? Gdzie? Na początku. Jak wyjechalibyśmy? Jak z tej wiaty miałem... Nie było szans przecież. Ty się spłonę. Z tej wiaty wyjechać. No nie wiem. Ja bym może chcę zobaczyć na nagraniu, nie? Przynajmniej jak ja stałem, że i tak bym się nie wyciągnął w prawo. Nie było możliwości. Taka prawda. Mogliby dodać to, że wiesz, jak mniej kosisz przykładowo, kombajn tylko na pół headera kosi, to w realu szybciej możesz kosić, nie? Więcej mocy ma. I to by mogli dodać, bo by było spoko. Kosisz pół rządka, to szybciej robisz to, nie? Byłoby optymalnie nawet. Ciągnęło całą przyczepę. Jo? I jeszcze chcą więcej. Ile tych krówek w ogóle mamy? Nie wiem, ty kupowałeś? Były w podstawie. Promocji. Kurde, muszę się na jakieś nagrywanie umówić. Coś ten. GoPro trzeba użyć. Kamery w sumie. Dobra.
poprzeczniaczek trzeba też zrobić, tylko trzeba lekko się wciągnąć w lewo i w prawo. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Był dzisiaj ze mną Mati. Byłem ja. Tak, i była nowa mapa, także będę się starał, żeby były odcinki przynajmniej raz w tygodniu z Grob Farma, żeby tą serię trochę podciągnęli i było spoczko, a jak będzie, to się okaże. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.